Przepraszam, ale oryginalny film został usunięty. No i tak. I yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj pokażę wam moje stanowisko, moje stanowisko gamingowe, które kosztuje jakieś, no, 7000 złotych. Ponad 7000 złotych, no i tak. No to zaczynamy bez... No i tak. Macie na tym kanale stawić w tej chwili suba wraz z dzwoneczkiem. Łapkę w górę pod tym filmem. Wpadnijcie na mojego Discorda. Jeżeli link wam nie działa, podeślę nowy. Jeżeli napiszecie w komentarzach, że link nie działa, to od razu, no... dam wam nowy. I tak. Pierwsze co to klawiatura. Z jakiegoś 270 zł. Ta klawiatura to Razer Cynosa V2. Myszka MSI Clutch GM11. Podkładka pod myszkę od Razera. Dokładnie Razer Spex V2 Mini. No i kamerka. Co to kamerka? Jest od Logitech. Jest Logitech Webcam Pro 9000. I tak widzę, jeżeli u was jest taki śnieg, napiszcie w komentarzach. Tak, jeżeli u was jest. No i tak. No i kolejne co to? Słuchawki. Słuchawki to są Razer Kraken X. Razer Kraken X. One wyglądają takie jak nad z mikrofonem. No i dobra. No i kamerka na podczerwień do PlayStation 3. Do tego konsola do gier Xbox 360. Oczywiście w wersji Slim. No i kamerka do Xboxa 360. No i monitor. Co to monitor? Jak sami widzicie, to jest ten monitor. To jest to C24G1, mam 24 cale. No i wreszcie komputer. Czyli coś, na co bardzo czekaliście. I tak, opowiem wam jego specyfikacje, wszystkie specyfikacje. I tak, pierwsze co mam, to obudowa. Obudowa to NZXT H510 i nawet LEDy budowane, jak sami widzicie. Karta graficzna, to jest Sapphire Radeon RX 580 Nitro. Nitro Plus. Tak w ogóle. Zasilacz Seasonic Focus. Procesor AMD Ryzen 5 3600. Chłodzenie procesora Silentium PC Fera 3. Nie pamiętam tego kodu. Dysk twardy Adata XPG, który ma 1 TB. RAM 16 GB Adata XPG Gami XD10. No i ostatnie co to
płyta główna jest to ASRock Fatality B450 Gaming K4M4. Zresztą ta wymaga, te specyfikacje macie w opisie. Kuśniki Creative. No i to jest to wszystko. Także trzymajcie się. Cześć, pa, pa.